Cześć wszystkim, z tej strony Zawał. Witam was w Let's Playu z kampanii dla pojedynczego gracza w Titanfall 2. Głównym powodem, dla którego nagrywam ten Let's Play, jest mój plan, by w przyszłości poprowadzić RPGa, kampanię fabularną w grze osadzonej w uniwersum Titanfalla i Apex Legends. Dlatego chcę w tych nagraniach dodać też coś od siebie, trochę ciekawostek i wiedzy, którą już mam na temat tego uniwersum, popowiadać o nim, o tym świecie, który ludzie z Respawn wykreowali i przedstawili w swoich grach, bo wybitnie mi się on podoba. Titanfall jest jedną z moich ulubionych gier. No i właśnie w związku z tym chciałem przedstawić to, co jest w niej najlepsze w ramach swojego hobby, jakim są gry fabularne. I aby to zrobić, zdecydowałem się nagrać właśnie kampanię fabularną z tej gry, żeby móc użyć tych nagrań jako pewnych materiałów pomocniczych, czy jakichś materiałów poglądowych, żeby pokazać komuś w razie, gdyby na przykład nie wiedział, jak dane urządzenie może funkcjonować, czy wyglądać od praktycznej strony, albo teoretycznej, jak działać i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie, które czasem gracze przy stole podnoszą, zastanawiając się nad istotą działania pewnych niuansów w grach RPG. No i dlatego właśnie stwierdziłem, że filmik ze Story Mode może być dobrą podporą czy pomocą. W każdym razie zacznijmy. Za chwilę będzie tutaj wyświetlony taki trailer, czy intro, w którym narrator opowie o tym, jaka jest rola pilotów, czyli takich elitarnych żołnierzy działających w armii. I trochę też o wojnie pomiędzy ruchem oporu a IMC, która jest taką gigantyczną, galaktyczną korporacją. A to wszystko przypomina troszkę też główny motyw z Gwiezdnych Wojen, gdzie mamy Imperium walczące z ruchem oporu. No to tutaj mamy właśnie megakorporację międzyplanetarną, która próbuje zdusić ruch oporu, który się im przeciwstawił, ponieważ chcą być niezależni od planet z ziemskiego układu, z układu słonecznego, w którym jest Ziemia. O, tak to ujmę. W każdym razie zaczynajmy. All the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Fast and agile. Graceful, yet devastating. Perceptive, resourceful, and relentless. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Pilots fight differently. Experienced in deception and maneuver, even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. To a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force, or an equal. The frontier has been the only home I've ever known. Find a fragment. For years,
Our lands have been destroyed by the IMC, forcefully taking our resources, polluting and destroying our planets, and killing us off if we try to resist. Despite recent victories at Demeter and beyond, we have a long way to go before the IMC is defeated. Now, I serve as a rifleman in the militia, fighting to free the frontier. I'm a long way from becoming a pilot. But when that day comes, I hope I can live up to the honor. No. Zatem już mamy zarysowany główny motyw całej historii, czyli wojnę pomiędzy rebeliantami a korporacją. A główny bohater jest żołnierzem ruchu oporu, który aspiruje do tego, żeby stać się w przyszłości pilotem. I trenuje ku temu. Zaraz będziemy mogli obejrzeć ów trening, a nawet go doświadczyć. Here we go, Rifleman Cooper. Oh, hell. Ship must have power cycled the Simpod since last time. We'll have to recalibrate it. Does that feel right to you, Cooper? Tak. All right, we're good to go. Let's see how much you remember from last time. Setting the neural link. Not quite the same as a Titan link, but it's similar. To learn new skills, we need to be in the right state of mind. Ah, much better. Technically, I'm not supposed to be training you, but in you I see potential. Besides, we're at war. Who's got time for classes, eh? Here you go, up and over. Please pick up the pace, enabling jump kit assist. Jump kits operate on the principle of relaxed stability. Once your jump kit calibrates to your movement style, enhanced mobility becomes second nature. Beautiful, isn't it? Inspired by my home planet of Harmony. This is where I grew up. This is what we're fighting for, Cooper. I też macie tam takie latające skały. A world that's not metal and smoke. The freedom to live in peace and prosperity. Good. Now you're moving. Oops, prawie spadłem. Under here. Stay low. Simple double jump. Follow the ghost. We've retaken over a quarter of frontier space since the Battle of Demeter. Militia's better organized now. More people join every day to fight the IMC. People like you. We used to just run and hide from them. But now, chase them. Ups, spadnę? Nie, nie spadnę. Ta bitwa o Demeter, o której wspomniał kapitan, to jest finał wydarzeń z pierwszej części Titanfalla. Tam się wydarzyło coś istotnego, mianowicie główny węzeł komunikacyjny i transportowy dla IMC został zniszczony. I to ich bardzo osłabiło. To była taka... To było też bolesne dla morale całej korporacji. Ponieważ został zniszczony jeden z ich najważniejszych punktów infrastruktury. Dobra, weźmy karabin. Teraz postrzelaj. Load your weapon. Down the side. Good. Practice more if you want, then head to the gauntlet. Oh, revolver. Thank you.
New gauntlet for you to run today. Part time is 2 minutes. Gotta do better than that. Follow the ghost or find your own path. Okay. Lecimy. Pilots have to strike a balance in combat. Speed is paramount. Also, hit your target. The gauntlet is where we practice those skills. Until the second mission. Prawie 40 sekund. Tak. Nice run. Ale wszystkie the result board on the wall? You set a new best time. Everyone has different strengths and weaknesses. So be sure to run this a few times. Czyżby się nie wgrała lista? Look at the results board for more tips on how to improve. Now that you're warmed up, dobra. You want a real challenge. You can race against other pilot ghosts. Word of warning though, the pilots who recorded these ghosts are the best in the SRS. If you can beat them, you'll be on your way to being a real pilot. Go ahead and run the gauntlet as much as you want. When you're done, I've got something special to show you. No dobra. Zrobię jeszcze jedno kółko na torze przeszkód. Teraz mi chyba idzie dużo lepiej. Ups. Can't wait to tell Anderson about that. That son of a bitch. O, prawie kapitana wyprzedziłem 15 setnych. All done with the gauntlet? Tak. I'm ready to see what's next. Good. You're gonna like this. It's time you learn the other half of being a pilot. Titan. Let's go call one in. Titan? Ale? Aren't pilots the only ones allowed to do that? It's only a simulation, rifleman. It's not the real thing. But first, we're gonna need a little more space. Whoa. That's my partner, BT. He's a Vanguard class. Homegrown militia technology. First Titan chassis we designed ourselves. One we didn't have to steal from the IMC. Go ahead, rifleman. Call on your first Titan. No, i tutaj też Lastimoza powiedział fajną ciekawostkę właśnie o tym, że Tytany do pewnego momentu były tylko w posiadaniu IMC. Wszystkie Tytany Militi były kradzione od IMC, ewentualnie były montowane ze złomu z poległych Tytanów. Taki właśnie Vanguard jest pierwszym w swoim rodzaju. Pierwszy zmontowany przez samą Militię. Okej. Okay. Ciekawe, czy jeszcze raz coś powie. Pewnie musi. Kapitanie? Wzywać Tana? Bo nie jestem pewny. Dobra. Look up into the sky. There he is. Leci. O nie, symulacja się zawiesiła. Resetujemy ją i wracamy do 2015 roku. Heads up, they're killing us. Trying to anyway. Good session in there. You'll get the hang of it someday. We'll make a pilot out of you yet, rifleman. But not today. No time. Lastimosa. Anderson? You son of a bitch. See you down there. We're gonna see a new planet today. Maybe even die on it. Oh, cool. See you down there, rifleman. Good luck. Oh, okay.
Get your ass out of the sim pod, Cooper. Meet at the dropship. No to jedziemy. Ja będę grał na zwykłym, żeby móc na spokojnie sobie stanąć i gadać. I nie stresować się tym, że mnie zaraz zabiją.